Krzyż wraca, ale nie do urzędu w Warszawie, tylko do debaty przy okazji Bożego Ciała. Hierarchowie krytykują decyzję Rafała Trzaskowskiego i ostrzegają przed następnymi. Polacy są w sprawie podzieleni. Cyprian Jobek. Boże Ciało dla wierzących to publiczne świadectwo wiary. Święty dzień, trzeba się modlić. Chrześcijanie dają znać światu, że wyznają tą wiarę w Jezusa. W tym roku święto stało się także wyrazem sprzeciwu Kościoła wobec zapowiedzi usuwania krzyży z miejsc publicznych, a konkretnie ze stołecznych urzędów. Czy być może czasy PRL-u nie wracają znowu do nas? Nie chcemy powrotu do złej przeszłości. Tym bardziej, że dziś nikomu w naszym podzielonym społeczeństwie nie potrzeba nowych wojenek i podziałów. Kościelni hierarchowie otwarcie skrytykowali decyzję prezydenta Warszawy, który podpisał to zarządzenie. Religijne symbole mają zniknąć z biurek i ścian warszawskiego urzędu. Podejmowane są próby usuwania krzyży i znaków religijnych z przestrzeni publicznej. Tam, gdzie mamy przestrzeń publiczną, gdzie są załatwiane sprawy urzędowe, tam po prostu nie powinno być symboli religijnych. Z założenia chodzi o równe traktowanie, niezależnie od przekonań i wiary. Urzędnicy ratusza mają także zwracać się do petentów w takiej formie osobowej, jakiej ci sobie zażyczą. Innymi słowy, chrześcijaństwo nie, ideologia gender tak. Nie mamy ciągle rozdziału pełnego Kościoła od państwa. Sojusz tronu i ołtarza, no niestety, ale za czasów Prawa i Sprawiedliwości został bardzo mocno zacementowany. Komentuje polityk lewicy, bo temat krzyża w warszawskich urzędach został w Polsce zaatakowany krzyż. Stał się częścią trwającej kampanii wyborczej do Europarlamentu. Prezes PiS nawet zachęcał do udziału w procesjach Bożego Ciała. Żeby przypomnieć o tym, jakim krajem jest Polska i jaką bezczelnością jest ten atak. Tutaj nikt nie zamierza prowadzić żadnej krucjaty. Podkreślał Rafał Trzaskowski, ale to nie ugasiło emocji w tej sprawie. Bo z jednej strony jest Ewangelia, a z drugiej strony język 8 gwiazdek. Hierarchowie skrytykowali także zapowiedzi zmniejszenia liczby godzin religii w szkołach oraz zliberalizowania prawa do aborcji. Im więcej z ambon kościelnych leje się polityki, tym bardziej Kościół na tym traci. Według tego sondażu większość Polaków jest przeciwna decyzji prezydenta Warszawy. Prawie połowa ankietowanych nie popiera pomysłu usuwania symboli religijnych ze stołecznych urzędów. Cyprian Jopek, Wydarzenia.